naszym ośrodku istnieje wiele form aktywizacji mieszkańców i to zarówno te, które wynikają z tak zwanej ustawy, które są statutowe, jak i te, które powstały na wyraźną prośbę i w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy aktywizują się artystycznie poprzez uczestnictwo w warsztatach plastycznych, muzycznie, poprzez uczestnictwo w zespole Nie Dajmy Się, a także w grupach, które powstały jako grupy projektowe i mają na celu aktywizację artystyczną, i są to grupy Makarena. Makarena to grupa teatralna i grupa Wesołego Klauna, której głównym przesłaniem jest niesienie radości i uśmiechu mimo wszystko, mimo choroby, mimo cierpienia. Grupa Wesołego Klauna zrzesza w swoich szeregach zarówno pracowników, jak i mieszkańców, seniorów naszego domu. Początkowo Grupa Wesołego Klauna funkcjonowała tylko w obrębie naszego domu i odwiedzała pokoje osób, które z powodów zdrowotnych pozostają na stałe w łóżkach. Natomiast później działalność Grupa Wesołego Klauna rozszerzyła i podjęliśmy wspólną decyzję z naszymi podopiecznymi o tym, żeby docierać również do innych osób, które cierpią, które są chore, i żeby im promyk radości i uśmiech na twarzy nieść. I takim miejscem już od 4 lat jest Powiatowy Szpital w Sulęcinie, a szczególnie jego 2 oddziały. Oddział paliatywny i oddział dziecięcy. Grupa Makarena to też grupa właściwie o charakterze teatralnym, ale również o charakterze tanecznym. Przedstawiciele grupy Makarena zajmowali bardzo szczytne miejsca. Nie Dajmy Się to jest grupa stricte śpiewająca. I w repertuarze grupy zespołu Nie Dajmy Się występuje piosenka biesiadna, piosenka wojskowa, występuje również kolęda. Zespół Nie Dajmy Się również zrzesza nie tylko mieszkańców, ale i pracowników, którzy ich w tym śpiewie wspierają. Wiele lat z rzędu zespół Nie Dajmy Się podczas festiwalu, który jest już tradycją naszego domu, również zajmował zaszczytne miejsca i to wykonując różnego rodzaju repertuar, bo repertuar dopasowywany był do tematyki danej edycji festiwalu. Dobry, witam Was zespół Nie Dajmy Się, chluba naszego domu. Od już wielu lat, ponad chyba 20, z 20-letnim stażem jest to zespół. Prezentujemy się na różnego rodzaju festiwalach, gdziekolwiek nas zaproszą, na Dni Miasta, gdziekolwiek tylko dostajemy zaproszenie, tam się prezentujemy. No i cóż, śpiewamy radośnie, śpiewamy wszelkiego rodzaju repertuar, co nam tylko przyjdzie do głowy. A jest to sposób na to, żeby po prostu siebie nawzajem rozweselić, pobyć ze sobą, bo przecież przez muzykę możemy dotrzeć do serc, więc myślę, że to jest bardzo dobra forma spędzania czasu. Zauważ,
Chciałem bardzo powiedzieć, że lubię chodzić na te próby i ten zespół bardzo mi się podoba i po prostu jestem zadowolony. Oprócz zespołu Nie Dajmy Się, chodzimy jeszcze na zajęcia terapii zajęciowej, gdzie robimy różne, różniste rzeczy. Na przykład robimy pocztówki, kartki świąteczne, zrobiliśmy ostatnio kalendarz całoroczny z kulek wyklejony, no i wiele, wiele innych. Malujemy obrazy, nieobrazy, takie rzeczy. I na płótnie też. Oj, Bella, Bella, Bella Marie, hey, Bella Marie, Bella Marie. Oj, Bella, Bella, Bella Marie, Bella. Bardzo lubię w tym uczestniczyć, oczywiście. No. Nasi mieszkańcy i w ogóle ludzie starsi poprzez możliwość realizowania się w różnego rodzaju formach i to nie tylko artystycznych, mają możliwość podniesienia samooceny, uwierzenia we własne siły, mają możliwość nawiązywania nowych kontaktów międzyludzkich, mają możliwość poprawy relacji z drugim człowiekiem i myślę, że to co najważniejsze, mają możliwość uświadomienia sobie, że bycie osobą starszą to nic złego i to taki wiek, w którym, jak w każdym, można po prostu cieszyć się życiem, rozwijać swoje pasje, a nawet odkrywać nieznane umiejętności, bo i takie tu przypadki mieliśmy, że nasi podopieczni nie wiedzieli, że potrafią. O, Bella, Bella, Bella Marie, Bella Marie, Bella Marie. O, Bella, Bella, Bella Marie, Bella Marie. Już. Każdy człowiek i w każdym wieku powinien mieć możliwość i powinien mieć szansę pokazania swojej wartości, zaistnienia, no i tego, żeby inni ludzie może nie tyle podziwiali, co doceniali, szanowali, dowartościowali i po prostu czasami powiedzieli tej drugiej osobie, że fajnie, że jesteś, tak najnormalniej. Daj mi gitarę, będziesz śpiewał.